Wersow? A co Wersow zrobiła? A, no tak. Głupie pytanie, kurwa. Mogę zawiedzieć, jak wygląda sytuacja z swoim albumem? No, zajebiście, nie istnieje, a co? Poznajcie naszą córeczkę. No dobra, obejrzyjmy ten film, ale to widzowie, tutaj nie ma tutaj negatywnych komentarzy. Bez hejtu, proszę tutaj, tak? Dobra, już cię... Dobra, ja nie mogę takich filmików, widzowie, oglądać, po pierwsze. Bo widziałem się z Freezem. I teraz już ten żart mógłby się przerodzić w przemoc. A ja już chciałem coś powiedzieć, nie? Ale muszę się powstrzymywać, kurwa. Nie, taki piękny vlog. Patrzcie to jest takie słodkie. Już gotowe. No, nie wiem, czy jest słodkie, ponieważ jest to materiał sztuczny, a gdyby spróbować, to tak naprawdę nie... Dobra, żart. Jest taki piękny vlog, o Boże. Jak się czujesz? Dwie godziny przed poznaniem Majuchy. W sumie to się bardzo ekscytuje, bo zawsze mam tak, że przed ważnymi wydarzeniami wstaje tak, że... A to nie jest tak, że kobieta siedzi w domu i nagle kurwa mówi: Jezu, ja rodzę, szybko zapierdalamy! A ona tak se na chillu stoi i mówi tak: no, za dwie godzinki będę se rodzić. Może tak jest, że im wyżej jesteś w społeczeństwie, czy jesteś bogaty, nie? To wtedy możesz se zapłacić za datę. Możesz sobie kurwa ustalić. No, w ten dzień spoko, nie? O tej godzinie. I jedziemy. Te biedaki to kurwa siedzą i mówią tak: kurwa, ja nie będę rodzić, nie wiem, nagle teraz, kurwa. Dosłownie mi to tak jest? Aha. Albo 2 minuty przed budzikiem, ci a pamiętasz, jak mówiłaś? Teraz zazdrościcie, kurwa, nie? Że nie będziesz mogła spać? No, ale zasnęłam. A ja nie mogę spać. Ja mu tam już napisał SMS o 5 rano, powodzenia. I kciuk w górę. Najważniejsze. Delegator z kartą ciąży i ze wszystkim można ruszać. A mnie dzisiaj tak trochę brzuch boli, ale to pewnie trochę dać... Po pizzy! Nie no, jest w ciąży, tak? To boli. Teraz już, wiesz, że się tak już dzieje. O, mi dzisiaj rano, kurwa, bolał brzuch po pizzy, serio mówię, nie? No, kurwa, bo se zjadłem wczoraj neapolitańską, tak? Ale nic więcej, widzowie, także spokojnie. I tak mnie rano bolał brzuch. Już od 21 nic nie jadłam, nie mogłam za bardzo nic pić, więc dzisiaj idę tak totalnie na szczę i będę mieć pierwsze co. Ale tak, ja się napić nie mogłaś. Z gredy, jak czekają, bo słodkie. Ciekawe, czy one czują właśnie, że coś się dzieje. Myślę, tak? Że czują, bo nieczęsto wstajemy o 5 rana. To prawda. Ale wyobraź sobie, że już następne... Ja już wam kiedyś opowiadałem, jak byłem mały, bardzo mały, taki mały kidos. Ja myślałem, że kurwa dzieci dupą wychodzą. Ale byłem mały, stary, nie? Jeszcze nie było edukacji takiej. Ja też? Kurwa, no właśnie, nie? Ej, to jest pojebane, no bo wiesz, no, wiesz, Zodzik, byłeś mały, nie? No to wiesz, no nie interesowałeś się tym, czy za mnie jakaś cipka jest czy coś, tylko wiesz, że każdy ma dupę, sra. No to jak? No to logiczne, nie? Że wychodzi dupą czy coś. A kapusta? A no ta. No jeszcze jest kapusta oczywiście. Ale to tylko ci, co mają siano. Wychodzą dzieci z kapusty takie kurwa bogate. Wykupiliśmy sobie taki apartament, w którym będziemy mieć po prostu więcej prywatności. I tam są takie różne udogodnienia, tak na przykład dedykowana położna i tak dalej, i tak dalej. Więc... Co jest kurwa? No widzicie? Biedaki jebane? Dedykowana położna. Apartament kurwa w hotelu, a wy co tam kurwa? Was to pewnie kurwa stary odbierał na ulicy, nie? Na chodniku kurwa poród. Ja pierdolę. Beka z was, nie? Patrzcie sami, jak to będzie wyglądać. I won't leave your side for anything. Wiele osób tak rodzi? Aha. No dobra, przecież to żarty są, widzowie, tak? Już? Byliśmy, no. Ostatnio nas właśnie nas zatrzymali, to też tutaj. I wtedy widzieliśmy już tyle fajnych bubasków, że jest tak naprawdę już taki pokój. 15 do 20 koła i bezpieczeństwo? Tyle to kosztuje? Takie tanie, nie? Jeden streamek. Lol. Na rodzinę było dużo. Ja pierdolę, nie? To czemu nikt z tego nie korzysta? Jak to takie ptanie? Jeszcze byliśmy w innym apartamencie. Żartuję, widzowie! Teraz już idziemy do tego właściwego. Oczywisty to jest żart. Ja pierdolę! Ej, dobra, ty! To jak kiedyś będę miał kidosa, nie? Bierzemy sobie taki apartamencik, ja sobie biorę kompa, kurwa, normalnie streamek, Zuza tu se rodzi, ja se kurwa siedzę, wyciszę tak mikrofon, żeby kurwa nie było słychać. Normalnie streamka na kurwa, żeby nie wiecie, godzinek kurwa ten, nie? Godzinek nie rozjebały. Człowieku! To jest to lepiej kurwa niż niektórzy w domu mają, nie? Na przykład ja. XD. Mega fajnie, ej, tutaj mam normalnie klasa. Ale jestem ciekawa, jak będzie wyglądać ta linka. Naprawdę, to jest mega, mega przestronnie. W ogóle jakie duże to jest! Patrz to, kurwa! Ile to metrów kwadratowych? Bardzo. Co jest, mieszkanie, człowieku! Normalnie jest kuchnia? Własna mikrofonówka, bo tam jest na przedpokoju, jakby na własno. Ej, no, ale kuchnię mają, stary, pa. Tutaj jest kuchenny. Ja pierdolę. Apartament do porodu, no nie wiem, że takie coś istnieje, kurwa, fajnie. My tutaj w sumie będziemy gościć ponad 3 dni. Znaleźli.
Tyle mamy wykupione. No chyba cię znaleźli pod choinką, bo mówisz pozdro czatku, a nie? To się dopyta jednak. Ogólnie nam najbardziej zależało na tym, żeby mieć po prostu prywatność. Chyba o tym nigdzie nie wspominałam, ale no, ogólnie jak byłam na operacji. Nie no, wyobraź sobie stary, że Wersow rodzi, a jakaś typiara obok u**a Wersow i nagrywa. Piersi? To tam ja właśnie. Ale Wersow ze mną leży, patrzę k**a i stream na TikToku. Dzięki za różyczki. Ja w szpitalu ze mną na sali leżała też. Robi się, robi się. Na tej sali się zbliżasz z kimś, widzisz te pielęgniarki, widzisz w ogóle wszystko. I okazało się, że w ogóle większość tego oddziału mnie kojarzyła. Powodowało mi taki dyskomfort. Z tego względu, że jak ja wychodziłam, wiecie, cała obolała i tak dalej, to na przykład ta pani zadzwoniła też po jakichś znajomych, po jakichś ludzi, żeby po prostu sobie mogli ze mną zrobić zdjęcia, a to był... O Jezu, jaka chujnia w ogóle! Jeden z tych momentów, w których faktycznie troszeczkę słabiej się czułam i... Ale wiem, jaka tempa dzida jedna, nie? Jednak, wiecie, mieć kontakt na przykład tylko z Karolem, żeby to był jednak taki moment dla mnie, a wtedy mimo wszystko robiłam sobie te zdjęcia i czułam, że jednak ktoś tak w tej... Ej, Wersow, czemu nie odmówiłaś? Ja pierdolę! Poczęło powiedzieć, wypierdalać dzieciaki jebane, nie? Kurczyle. Delikatnie naruszył moją przestrzeń. Ledwo szłam do toalety i się przed kimś tak otworzyłam, a tutaj później jednak ktoś tak trochę to nadwyrężył, więc teraz, jak wybieraliśmy już właśnie miejsce do porodu, to właśnie głównie się sugerowaliśmy, żeby, wiecie, mieć taką swoją własną przestrzeń, żeby nikt nam tutaj nie przeszkadzał, żeby każdy szanował tą naszą prywatność. I jak byliśmy nawet przez te dwa dni, to tak faktycznie zamykaliśmy się w tej salce, wszyscy byli do nas mili, ta obsługa też była taka do nas dedykowana, więc to jest coś, co myślę, że jest warte swojej ceny i coś, co jest dla nas najważniejsze. Chłopie, kurwa. Normalnie streaming house. Dawaj. A operator też z nimi śpi tam, kurwa? I odbiera to dziecko? Ja oczywiście tutaj operator siedzę. Tak. Wszystkie rzeczy mam spakowaną walizę i też tutaj torbę. 10 kamer różnych. Ej, on mówi tak, kurwa, nie nagrało się, powtórzcie to. Ja przepraszam, że tak gadam, ale widzowie, to już jest po wszystkim, tak? To jest po wszystkim. Nie, ale tak szczerze, chuj w dupę tym śmieciom, co ją kurwa nagabywali, nie? Serio. Jakby kurwa mać, naprawdę, jak trzeba być kurwą, żeby nie rozumieć tego, że ona, że to powinien być prywatny czas tylko dla niej, nie? Serio. Naprawdę, trzeba być kurwą. Trzeba nie, jakby nie wiem, będąc tym jednym kidosem stary i że podchodzisz do niej w takim, nie wiem, okolicznościach, to wstyd w chuj, nie? Nie, że cię starzy kurwa nauczyli. Nawet nie potrafisz... wyczaić, że może to nie jest najlepszy moment. Ale to nie były dzieciaki, tylko dorosłe baby stary? Ja pierdolę, to jeszcze gorzej, nie? Co stresujesz się? Wcześniej się chyba bardziej stresowałam. Teraz jak już to tak się dzieje, że już jestem przebrana i tak dalej, to już tak jakoś bardziej ekscytacja niż stres. Miałam rano stres i wieczorem wczoraj. Ale to musi być stresujące, ja nienawidzę na przykład czekać na coś, nie? Jakby stres się jeszcze kurwa rośnie, jak czekasz dłużej. Nie, mieszankę stresu. Ja mam zawsze tak, że jak koncert mam na przykład i czekam kurwa za długo, to zaczynam się bardziej stresować, bo już wolę wyjść kurwa i zrobić. No wiadomo, to nie ma porównania, nie? Ale wiecie, o co chodzi. A teraz bardziej ekscytacja niż stres, ale chociaż wiadomo, że pewnie jak już będę szła na salę operacyjną, to już raczej myślę, że będę się trochę stresować. Zostały ostatnie minuty i zaraz mnie wezmą na salę operacyjną, to jest niesamowite. Szczerze. A, bo ona przez cesarskie cięcie robi, ta? Czy o co chodzi, kurwa? Że ona wie. Okej, bo ja myślę, że skąd ona kurwa wie, że zaraz? Teraz bardziej jest ekscytacja. Już coraz mniej. A to się wybiera? No wydaje mi się, Kamleksio, że ta, nie? Wydaje mi się, że możesz kurwa wybrać chyba, tak mi się wydaje. O tym znieczuleniu, co mi da, co... Na kole fortuny. I rzeczach, co się wcześniej stresowałam, teraz to już cały czas mam tak w głowie, że to już niedługo jeszcze... Co, nie wiesz, nie rodziłeś nigdy, kurwa? Pani przedstawia takie etap. Jak zapłacisz, to tak? A, no i gin, no to ja bym sobie dopłacił, nie? Jakbym rodził, oczywiście. Pyszę. Tutaj panu przywiozą dziecko do kangurowania. Bye. Trzymam kciuki. Widzimy się zaraz. Ja pierdolę, ale to musi być, ja pierdolę, nie wiem, dla mnie jakiekolwiek operacje, stary, nie wiem, ja się boję, że jak na przykład uśpiliby mnie, stary, to się nigdy mi się nie wybudził, nie? On takie, kurwa, no nie wiem, stary, paraliżuje mnie coś takiego, nie? Że już nigdy się nie obudzę. I co się wtedy stanie, człowieku? Albo, stary, mam takie coś, że, nie wiem, usypiają cię i miałbym takie, boję się, że na przykład, nie wiem, że nie stracę świadomości, stary, że nie mogę się ruszyć, ale wszystko czuję, kurwa, ale nie mogę nic powiedzieć, ani się ruszyć, nie? Jo, pierdolę. I stary, czujesz jak ci w brzuchu, brrr, kurwa, przesada, nie? Budzisz się i Juice WRLD do ciebie gada. Co ty mówisz? Co ty piszesz, człowieku? Patrzcie, dziękuję za 27 miesięcy. Ale grubo, to już będzie tutaj zaraz Majucha z nami, ze mną i Vera zaraz też. Wow! Kiddos! Płacze! Ktoś tutaj krzyczy! Ktoś to krzyczy!
A to jest safe jak coś? Oglądał to ktoś kurwa wcześniej? A tu taki kurwa ten. Ja nie? Aha. Taka miała być? Nie no ej, oglądał to ktoś kurwa. To jest Freeze? No kurwa. Freeze kiedyś wrócił odcinek. Że było tam co nieco kurwa. Było tam kurwa co nieco, nie? Więc ja już nikomu nie ufam, nie? I sypak usiądzie, rozetnie koszulę. Ojejku, jaki ten. Aha, Freeze będzie karmił cyckiem? Co jest kurde? A ja się nie udusi to? Nie? Nie udusi. Tak. Ja zaraz przyniosę aparat podłączony jej poświata. On w szoku, kurwa, nie wie co się dzieje. Cześć, Majuka. No tak. No witamy tutaj. Fajnie będzie, zobaczysz. Pojebane jest to, że my się wszyscy tak urodziliśmy, stary, i nie pamiętamy tego, nie? Ale rozkmina, stary! Jaka rozkmina w ogóle, nie? Ej, pomyślcie o tym w ogóle, nic nie pamiętasz, stary! Tak, słychać? Ale słodka jesteś, Majuka, masz takie włoski. Ale się nie zdziw. Co? Co? Słodka jesteś, Majuka, masz takie włoski. Ale się nie zdziw. Ale się wiercisz, dobra, kurwa. Ale też to słyszeliście, ale śmierdzisz, nie? No, ale to nie mógł tak powiedzieć, na pewno. Jak ty się rozmieściłeś? Nie mógł tak powiedzieć, nie mógł tak powiedzieć. Bardzo się. Ale się wierci? Ja się nie dziwię. U ciebie się musiał tak wiercić tam. Ile? 2820. Nieźle. Nie no, chłop pisze, Freeze już nie jest Sigma. Weź się kurwa, zastanówcie się nad swoim życiem, nie? Co wy czasami pierdolicie kurwa? Bo to naprawdę, wasi rodzice się by was wstydzili, nie? Zobacz, jakie masz rzęski. Kurwa! No i... się przestraszyłem, nie? Ale Kamilek się nic nie pisał, więc luz. Się kurwa przestraszyłem, no. Słodka. Riski w chuj, no, riski w chuj, stary. Riski w tak? Ale już jest git, jest git. Nie robi. Biedna słuchajcie, rodzice i zobaczcie. O, zobaczcie, czekoladowy miś. Nie, to kot. A nie, to niedźwiadek, kurwa, chuj wie. To jest 18:30 i już z Majuchą z tego butelni czujemy. Tam jest kot, który leży z Majuchą. What the f***? I Wersow już jakby, już se chodzi normalnie? Już by ja myślałem, że te kobiety po rodzeniu to kurwa są wyłączone z, w ogóle z życia przez 2 tygodnie, kurwa. Co jest, kurwa? Ja myślę, że one leżą, kurwa, 2 tygodnie się nie mogą podnieść. A ja się już przebrałam. Po naturalnym tak jest? Ona tak. A, już się przebrałam. Ja tak, no i dzisiaj streamek. Lecimy, kurwa, wywiadzik dzisiaj jeszcze jest do zrobienia. Mam w piżamę, już była. A co jest? Mam się wykąpać i już sobie tak normalnie wstaję. Ona w ogóle wygląda jakby nie była w ogóle, wiesz. A to ta cesarka chyba taka jest ten, nie? Ta cesarka jest taka S. To jest dobre w chuj dla kobiety. Oczywiście jakby jest taki rwący ból ze względu na ranę, no. Ale jednak jest to do wytrzymania. Fajnie, już jestem pozytywnie nastawiona i też już się nie mogę doczekać jutra, bo pewnie jutro już będę mogła też coraz więcej kroków zrobić i z kolejnymi... Ale blizna zostaje, no właśnie, kurwa. A duża jest taka blizna? Ale nie zawsze w sumie zostaje. Nie każdemu zostaje blizna. ...dniami też już coraz więcej działać. No ale Majucha jest totalnie rozstrzelająca i jest mega słodka. No chuj, tatuaż se pierdolniesz na brzuch i chuj jakiś, kurwa, nie wiem, nie będzie widać. Czy coś. Pełnie jest to niewyobrażalne, że wiecie, jeszcze wczoraj jej nie mieliśmy, a już dzisiaj jest z nami na świecie i już się do niej normalnie przytulamy. Ej, pojebane jest to... Pojebane jest to, że Wersow wygląda jakby w ogóle nie rodziła, stary. Ja nie wiedziałem, że to jest takie kurwa OP. Zero zmęczenia, stary. Ona się akurat... Bo ona siedzi... Chłopie jakby... Kurwa, nie było tego. I... Ej, niesamowicie, że to już jest. Czy karmienie sztucznym cycem jest w ogóle bezpieczne dla dziecka? No tak, ale niektóre kobiety w ogóle mają tak, że na przykład nie karmią, bo nie mają tego. Nie laktazują się, czy jak to się nazywa, nie wiem jak to się nazywa dokładnie, ale tak to jest, że niektóre kobiety nie mają tego. Nie mają laktacji, coś takiego. I wtedy masz takie mleko specjalne. No mi Zuza to ostatnio tłumaczyła, bo byłem ciekawy też w sumie. No z ciekawości zapytałem, jak to działa. Wypuszczają nas wreszcie. Że jest takie specjalne mleko jakieś takie, kurwa, że... Jest takie specjalne mleko, które się przygotowuje. Ciekawe, czy też se podjesz cyca, dobra. Ja wiem, skończę ten temat niezręczny, bo to naprawdę, nie? Ale wszystko jest dobrze. Dzisiaj jest dzień wypisu, wreszcie wychodzimy do domu. Freeze mógł
strollować jak Carty na porodzie swojego syna? No tak, Carty poszedł grać w PlayStation z Lil Uzim zamiast być na porodzie syna. Igze. Ja pierdolę. Tylko przebiegło dobrze. Muszek idol! Rockstar made! No zobaczcie sami, jakie baboce. O, kto się budzi tutaj? Ja wiem, że ludzie tacy są mali, nie? Jak się rodzą. Pojebane to jest. Pip. Takie... Chłopie, że tą głowę mógłbyś tak złapać. Ojebane to jest. I później człowieku rośnie taki wielki kurwa chłop albo baba. Głodomorem i musi dostawać dużo jedzonka. No i udało się ją też nakarmić z piersi. Co prawda to nie jest takie proste, jakby się mogło wydawać, ale idzie nam to, więc dobrze. Dziecko się rodzi, a ty... Wake up, filthy! Kurwa, playlista od razu, Michał, nie? Michał odkrywa świat odcinek jednego. Nie, że odkrywam świat, tylko lubię czasami się zastanowić, tak, nad sensem życia i na tym, jak to wszystko działa i jakie to jest fantastyczne. Czy ja będę puścił homicide na porodzie? Oczywiście, żeby się kurwa mały rockstar urodził. Aha, już, ja bym chciał jeść. Ja wiem, ale ludzie są dziwni, no nie? Ja sobie, my jesteśmy wszyscy dziwni, kurwa. Ja bym coś zjadła chyba. Poczekaj, AZ, ja z procy wyjębię. Na razie nic nie robi. Śpi, kupero i sika. Ale czasami przez sen zrobi taką minkę. Dziwak jesteś. Ja mam tak czasami, że tak wiesz, czasami mam tak, że wracam z tego kurwa kosmosu i tam mówię, kurwa mać, nie? Gdzie my jesteśmy w ogóle? A teraz Majucha, pora poznać twoje siostry. Zaraz. O, jak się cieszy. Siostry, no. Siostry! Jakie? Jakie siostry? Ktoś tu wstaje, tak? A, psy, kurwa! Oni w ogóle mają jakiś pojebany drogi wózek, widziałem na Twitterze, ciekawe, czy dużo się różni od takiego tańszego? Nie wiem, szczerze powiedziawszy, też bym kurwa kupił wszystko najdroższe, nie? Dla swojego dziecka. Żeby było kurwa jakieś pojebane, stary, zajebiste. Tak szczerze. 16 koła? No i kurwa! Też bym taki kupił pewnie, nie? Stary, jak ma to być jakiś wózek, że nie wiem, że moje dziecko będzie jakimś geniuszem w przyszłości, bo będzie się lepiej kiwać i nie dostanie jakiejś zapaści, to kupię, nie? O, niektórzy z was widać, w jakim wózku byli, kołysani, nie? Za 100 zł, z Elixa. A dla pani, dla synka. I później takie piszecie, głupoty w internecie, nie? Dla pani za uśmiech, bąbelka, za darmo. Chłop pierdoli, a nadal siedzi na fotelu z auta. XD! Hej, jaka jesteś super słodka. Mega fajna. Zapraszamy. Pierwszy raz. Pierwszy raz testujemy sprzęcior, zobacz. W nowym siedzonku. Mega, taki ludzik, nie? Ludzik taki. Ludzik z człowieka wychodzi i później ten ludzik się staje taki duży. Pojebane, nie? Czekaj, bo jest odwrócone, to trzeba przypilnować. Ludzik Lego! Porówno, tak. I to musi być na barkach, wiesz? Ważne jest, żeby jej się teraz nic nie odgniotło i żeby jej nic nie odkryło, żeby się nie zraziła. Taki ludzik. Musimy tutaj materiał. Ludzik z Fall Guysów taki. Jaka słodka. Śmieszne. Idziemy ze stworem. Oby nie spadł jak pewne... No przestań, Kamil Lekcior, kurwa, nic się tam nie stało. Kurwa, ja się założę, że wy w dzieciństwie też was spadliście nieraz z ojca, kurwa, kolana se łeb rozjechaliście i nic wam się nie stało. Ja pewnie też się zjebałem parę razy w dzieciństwie, kurwa. Normalne, stary. A ludzie robią z tego, kurwa, jakby nie wiadomo, co się stało. No spierdolił się, to się zjebał. No Jezu, ja też się pewnie zjebałem. Nic się nie stało. Nic się, kurwa, nie stało. Do piesków, ale będzie fajnie. Ja się już nie mogę doczekać reakcji kurki i burzy na tego. Zresztą, ile razy ja się w dzieciństwie wypierdoliłem na kolana, se pozdzierałem kurwa mordę, jak biegałem po podwórku, nie wiem, w piaskownicy się wyjebałem kurwa. Tyle razy się wyjebałem w dzieciństwie, jak byłem takim małym dzieciakiem, że kurwa nie. Jakoś żyję. To prawda, nie mam matury może to dlatego, ale przynajmniej odblokowała mi się inna część umysłu, nie? Żeby zarabiać gruby pitos. Po prostu, to jest taki sekret życia, musi wam się coś poprzestawiać, że jedna się zablokuje, ta bezużyteczna, czyli nauka, kurwa, osiągnięcia jakieś kulturowe zasusów, żeby się odblokował ten drugi, ten zajebisty taki, że dużo forsy, kurwa, stary, nie musisz pracować, wiesz co chodzi, nie? Nie, no uczcie się widzowie, bo nauka to potęgi klucz i będziecie już mieli tyle tych kluczy, że zostaniecie woźnym ostatecznie. Oczywiście to nie jest nic złego, ale takie powiedzenie z dzieciństwa też. Była tego smoczka, już to normalnie śpi. No nie, no jest przesadzone. Dobra, najbardziej pojebane w ludziach są nosy, nie? Nosy są te... Nosy to są stare takie, kurwa, takie squishy, stary. Takie pip. Nie wiem. Jakie? Wygląda jak ten taki chiński pierożek. Że nos? No ta. Ja wiem, ty jesteś Majucha. Nie wiem, ja lubię nosy na przykład, ale nie nosy tak że jest jakiś fetysz pojebany, tylko że stary, nosy są takie no nie wiem, takie na przykład jak są nosy psów na przykład. No nie wiem, są takie fajne. Nosy na przykład kotów. Wiesz o co chodzi? Są takie pip. Żebyś tylko tak nacisnął, stary. Są śmieszne po prostu i to nie chodzi o to, że to jakiś fetysz, kurwa, tylko stary, że po prostu nos. Nos jest śmieszny. Lubisz walić w nos? Nie. No, stary, no ciężko opisać, no takie, kurwa, taki... pup.
nosiarz. Nie no, ja często, ja... Nosy są kurwa spoko, nie? Takie kurwa właśnie śmieszne. Mój nos gryziesz. Co ty mówisz? Nie no, to prawda, gryzę twój nos często. Gryzę Zuzie nos i często tak robię, tak pipi, ale to dlatego, że mam po prostu takie kurwa... Co to jest za nos, jebany? Czemu to jest kurwa na tej twarzy, nie? To jest fascynujące, dlatego... to... No ale kurwa ludzie, to nie jest kurwa seksualizacja nosa, tylko po prostu kurwa nosek. No taki fajny nosek. Tak samo jak mówi, mam twój nos! Mememe. Wiesz o co chodzi? Czaisz? To jest po prostu takie, kurwa, po prostu. No ciężko to opisać. Zuza wygrała życie z Multim, no tak, z dziwakiem od nosów. No i lepiej, żebym, kurwa, dotykał nos nie w sposób seksualny, niż, kurwa, być stópkarzem, nie? Serio. Albo, kurwa, nie wiem, żebym chciał, żeby ktoś na mnie srał albo szczał. Jaki Icy Tower w ogóle, ty, pa. To jest Icy Tower w ogóle, ziomek. Luzik z Icy Tower. Idą pieski z nami, zobacz. O kurwa, to ten... O ja pierdolę, to kosztuje 16 koła, bo to umie latać chyba w ogóle. Obie agentki idą. Ważne, żeby felgi nie obrysować. Budzi się, zaraz będzie jedzenie. Jo, jaki w ogóle mały ludzik. Patrz, jaki to jest duży, a jaki ten ludzik jest mały. Zobacz. Jo, what the fuck? Jak się wierci. No. Fajne. Urocze. Dobra, lata to ten wózek, czy nie? Ciekawska, co to jest? Niesamowite, że to już pewnie takie... Kurwa, dron? Wbudowany, kurwa, tego brrrr. Z majucho. Może już będziemy w komplecie wszyscy. Ej, pojebane by to było akurat, nie? Latający stary wózek dla dziecka. Ej, kurwa, pojebane. Ej, dojebane by to było. Dron wózkowy. Ja pierdolę, i stary człowieku, dron unoszący się i lata za tobą, stary autopilot, że nie musi, kurwa, wersow wyprowadzać dziecka, tylko za tobą lata. A on jakby, on jest samobujający się? Czy za co? O co chodzi z tym 16 koła? To teraz pora na ciebie, akurat tak jak Fritz, 27 lat i ojciec, ja mam 26 lat. To był błąd w obliczeniach, mam 26 lat, nie 27. Cały czas myślałem, że mam 27, okazało się, że mam 26. Fajnie! Uroczy filmik, widzowie. Uroczy filmik, ale już dosyć tych słodyczy. Fritz się już szykuje na proce? Co? Co to jest? No nie, no kurwa. To jest lekkie, tak? I zobacz, ja nawet mogę to podnieść i to jest naprawdę mega leciutkie. I możesz... to wszędzie przenosi, wkładasz sobie tutaj babyka i on sobie czuluje i możesz go tak jeszcze kołysać. Jezus. O kurwa. Podasz i patrz, parkujesz ze sobą. O kurwa. Jezus, fantastyczny człowiek. No. Jedziesz. Spoczko. Do dziadków. O kurwa. Tutaj babyka i on sobie czuluje i możesz go tak jeszcze kołysać. Jezus. O ja wierdolę, nie. Mocne w chuj.